Cześć, witajcie. Mamy piątek wieczór, więc nie pozostało nic, jak rozpocząć kolejny odcinek programu cyklicznego. A co będziecie robili potem, wieczorem, jak już obejrzycie ten odcinek, to już jest wasza sprawa, ja w to nie mam zamiaru wnikać. A jeśli chodzi o rzeczy, w które nie mam zamiaru wnikać, to nie mam zamiaru wnikać też w tym odcinku w to, co się wydarzyło ostatnio na komisji sejmowej, przed którą przedstawiciele Polskiego Związku Kolarskiego wytaczali swój jakże kwiecisty plan naprawy i poprawy kolarstwa w Polsce, a także poprawy swojego wizerunku. To jest mój cały komentarz na temat tego sprawozdania. Jeśli będziecie bardzo chcieli, to może zrobię o tym film, ale mi się za bardzo nie chce tego w żaden sposób komentować, bo chyba za bardzo nie ma nad czym się pochylać. Dlatego przejdźmy do dzisiejszych tematów, a są one dzisiaj trzy i to trzy bardzo fajne tematy, które dotyczą w sumie najlepszych z najlepszych zawodniczek w kolarstwie górskim. I zaczynamy od Jolandy Neff. Jolanda Neff ostatnio na swoim Facebooku wrzuciła wideo, na którym zdaje się jechać na rowerze i może to był nawet jakiś tam elektryk, ale chyba nie. I to świadczy o tym, że Jolanda wraca do formy znacznie szybciej, niż by się to wszystkim wydawało, co jest no bardzo dobrą wiadomością. No ale też dalej trzymajmy kciuki, aby ta rehabilitacja postępowała szybciej i szybciej i szybciej. No bo fajnie by było mieć już w pierwszych zawodach Pucharu Świata wszystkie panie z czołówki w jak najlepszej formie i dyspozycji. Pierwszy news, Jolanda Neff w coraz lepszej formie i rehabilitacja idzie jej coraz lepiej. A druga wiadomość to jest taka, że Kate Courtney dołączyła do teamu Visa. Chodzi oczywiście o grupę sponsorską zawodników Stanów Zjednoczonych, którzy będą właśnie przez Visa wspierani w drodze po medale w Tokio. I tak jak zobaczyłem tą wiadomość, to sobie pomyślałem, że no Visa wspiera zawodników w USA, ale w sumie w Polsce też, bo podejrzewam, że wielu zawodników w Polsce bez takiej wizy to wiele by nie zdziałało i wszystkie ich przygotowania też są pewnie na kredyt walone. Chociaż pewnie Kate Courtney ich nie robi na kredyt, bardziej to Visa ma do niej kredyt zaufania. A w Polsce zawodnicy po prostu muszą mieć niezły kredyt faktycznie, żeby zbudować formę i móc zainwestować w to, żeby pojechać na jakiekolwiek zawody. No, jakoś niechcący, ale skomentowałem jednak to, co zrobili panowie w Sejmie. W każdym razie Kate Courtney jest w teamie Visa i to oznacza, że pewnie będzie miała bardzo dobre finansowe wsparcie od strony tego sponsora. No i to też świadczy o tym, że na bardzo, bardzo serio bierze swoją drogę do Tokio i chęć wygrania złotego medalu. A jeśli jesteśmy przy złotym medalu, no to musimy wszyscy pamiętać o tym, że złotego medalu w Tokio będzie broniła Jenny Rizwec i po tym, jak w zeszłym roku wróciła do ścigania, no wydaje mi się, że no ta zawodniczka jest w stanie zrobić wszystko i czemu miałaby nie obronić tego tytułu. A sezon będzie rozpoczynała z bardzo wysokiego C, bo wspólnie z Aniką Langwad wystartują w APSA Cape Epic i będą reprezentowały barwy teamu Team 31 Outright. No i to jeśli chodzi o ten team, jeśli ktoś z was śledził poczynania Jenny Rizwec, to pewnie orientujecie się, że Jenny, kiedy wróciła już do ścigania, to jej taką misją jest to, żeby zrobić tak, żeby dzieci nawet w tych biedniejszych krajach miały dostęp do sportu i jej zdaniem przez sport można bardzo dobrze wpłynąć na zdrowie takie mentalne, psychiczne, na aklimatyzację najmłodszych w różnych społecznościach i na jakieś tam polepszenie też takich warunków do adaptacji właśnie w nowoczesnym społeczeństwie. I myślę, że to jest całkiem dobra idea. Ta fundacja Outright, czy ten projekt Outright, on działa na razie w Stanach Zjednoczonych, no ale myślę, że poprzez właśnie takie propagowanie tej idei, no, chociażby przez to, że team wystartuje jako właśnie ten Team 31 Outright w Cape Epic, a nie jako tam specialized coś tam, to może mieć to fajny wpływ właśnie na to, żeby tą ideę szerzyć. No i wystarczy, no wydaje mi się, że
warto temu przyklasnąć i fajnie, żeby właśnie jak najwięcej dzieci miało i młodzieży dostęp do sportu, żeby mogły swoje osobowości przez sport czy przez jazdę na rowerze kreować, bo to jest w sumie dobry pomysł, dlatego że w świecie sportu, w jakimkolwiek świecie sportu, młodzi ludzie dostają takich różnych bodźców, które na pewno ich spotkają w przyszłości, w takim życiu zawodowym czy w jakimkolwiek innym. Jest tutaj dobry taki przekrój różnych emocji, które później w dorosłym życiu też ich czekają i to jest taka pewna forma symulacji czy treningu tego, co będzie się działo może w przyszłości. Także to jest bardzo, bardzo fajny projekt i ja mu bardzo kibicuję. I tym samym mamy już 3 newsy za sobą i czas skończyć ten program cykliczny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że można pod tym filmem dać taką łapkę w górę i to jest całkiem spoko. Jeśli byście chcieli dać subskrypcję, to będzie mi też bardzo miło. Nie wiem jeszcze, czy w niedzielę się spotkamy w TikToku, ale mam już pewien pomysł na ten odcinek. On może mi zająć trochę więcej czasu, więc gdyby go nie było w niedzielę, to mnie wybaczcie, ale postaram się, żeby już był w tą najbliższą niedzielę. Tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia i cześć.